Nazywam się Magdalena Gierlak, pracuję w Delegaturze NIK w Rzeszowie od 4 lat. Do 2018 roku pracowałam w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam pracowałam przez 8 lat. A wcześniej 2 lata pracowałam na budowie jako inżynier budowy. Moja droga do NIK-u to jeden wielki przypadek. Moja koleżanka z liceum marzyła o tym, żeby pracować w NIK-u i zadzwoniła do mnie, że jest właśnie ogłoszenie o naborze do delegatury w Rzeszowie. Ponieważ ona nie spełniała wymogów, poprosiła mnie, żebym złożyła dokumenty i żebym pojechała na rozmowę kwalifikacyjną. Dużym zaskoczeniem było dla mnie, że rozmowa jest w Warszawie. W pierwszej chwili stwierdziłam, że nie pojadę do Warszawy, dla koleżanki to troszkę dużo, ale mój mąż miał w ten piątek, w którym była rozmowa, dzień wolny i dlatego też pojechaliśmy do Warszawy i te 6 godzin w jedną i w drugą stronę mogliśmy ze sobą porozmawiać, więc spędziliśmy razem ze sobą czas. Okazało się, że zostałam zaproszona do drugiego etapu. Uświadomiłam sobie, jaką mam dużą wiedzę, że moje wykształcenie też jest niejako wyjątkowe, ponieważ jestem absolwentem budownictwa i prawa i wiedziałam już po tej rozmowie, że jeżeli dostanę ofertę, to na pewno ją przyjmę. No i dostałam ofertę, zostałam przyjęta i przyszłam do pracy, do NIK-u. Zachwyciło mnie w NIK-u to, że nikt nie jest ukierunkowany na jedną dziedzinę, że są kontrole, które dotyczą żywności, ale też budowy dróg i innych spraw. W NIK-u co do zasady koordynacja kontroli jest przypisana doradcom prawnym, doradcom ekonomicznym lub technicznym. Natomiast kontrolerzy idą na jednostkę i przeprowadzają kontrolę. Ja pracowałam w NIK-u 2 lata i dostałam możliwość koordynowania ogólnopolskiej kontroli. Koordynowałam ogólnopolską kontrolę dotyczącą nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz nadzorowałam kontrolę doraźną, planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych na Podkarpaciu. Obie te kontrole prowadziłam w jednym czasie, będąc jednocześnie w ciąży. Przeprowadzanie kontroli to jest bardzo dużo pracy, natomiast najwięcej pracy wykonuje się na samym początku, czyli planowanie kontroli. W budownictwie jest określony schemat działania, czyli planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji i staram się to też wykorzystywać w pracy w NIK-u. Ja mam zasadę, żebym napisała jedno zdanie programu kontroli, to muszę przeczytać przynajmniej 3 strony jakiegoś opracowania. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam na przygotowaniu programu kontroli. W kontroli staram się budować zespół i pracować z zespołem. Ja wyznaczam ścieżkę, ale kontrola to nie jest tylko koordynator kontroli. Kontrole przeprowadzają kontrolerzy w poszczególnych jednostkach, a także cały sztab innych osób. Pamiętam swoją pierwszą inwestycję, gdzie została wybudowany chodnik wzdłuż drogi krajowej i jak po prostu wracałam po pracy do domu i widziałam spacerujących rodziców z dziećmi, dzieci na rowerkach, to tak bardzo mnie cieszyło, że po prostu korzystają z tych efektów mojej pracy. W NIK-u no już te efekty pracy nie są tak widoczne, ponieważ droga jest widoczna, bo jest duża, natomiast efektem naszej pracy jest raport, czyli informacja o wynikach kontroli. Tutaj mamy większy wpływ na społeczeństwo, ponieważ nasze wnioski de referenda, jeżeli zostaną wykorzystane, no to mają już wtedy wpływ na całe społeczeństwo. Ja staram się maksymalnie wykorzystywać czas, który mam na pracę, czyli 8 godzin maksymalnie wykorzystuję w pracy. Zamykam laptopa, przynajmniej staram się, żeby tak było Wracam do domu, jestem żoną, mamą, kucharką, sprzątaczką itp. Chcę wykorzystać maksymalnie życie, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i rodzinnej, znajomości. Chcę się cieszyć życiem i wycisnąć z niego 100%. Kontrola, którą koordynowałam, dotycząca nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, była przeprowadzona w 2020 roku. W 9 województwach skontrolowaliśmy 32 podmioty lecznicze. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej skontrolowaliśmy podmioty, które średniorocznie na listach aktywnych lekarzy POZ miały ponad 150 000 pacjentów. Otyłość to nie tylko problem zdrowotny, ale także problem społeczny i problem finansowy. Problem nadwagi i otyłości jest nadal bagatelizowany. Nawet wśród lekarzy otyłość jest postrzegana przede wszystkim jako problem natury estetycznej, natomiast otyłość to jest choroba. Występuje w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Mimo to lekarze nie zwracają uwagi na tę chorobę. Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że jeżeli zdiagnozują chorobę otyłości, to nie mają pomysłu ani możliwości na leczenie tej choroby. Najłatwiej mimo wszystko leczyć chorobę, na którą jest magiczny środek, na przykład tabletka. Leczenie otyłości to przede wszystkim zmiana stylu życia. Kontrola dotycząca nadwagi i otyłości polegała przede wszystkim na badaniu dokumentacji medycznej. Dane, które zostały zawarte w raporcie, są na podstawie analizy danych w dokumentacji medycznych, a nie tak jak dane dotyczące nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, które zazwyczaj pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród rodziców. Wnioski z kontroli dotyczącej nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży moim zdaniem są przerażające. Nadmierną masę ciała ma ponad 21% dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Ponad 7% jest chorych na otyłość, a 14% ma nadwagę. Badania wskazują, że w ciągu 30 najbliższych lat Polska z powodu otyłości i powikłań zdrowotnych wynikających z otyłości straci ponad 4% PKB. Jedna z pań profesor poinformowała mnie, że może nie ma rozwiązań takich ogólnokrajowych, ale ona poszła do swojego dyrektora i powiedziała: Najwyższa Izba Kontroli zaleca, aby proces leczenia osoby z otyłością był wspomagany przez dietetyka. Wprowadźmy u nas, na naszym podwórku. I ona mówi, że dostała dietetyka, który u niej w poradni pracuje 2 dni w tygodniu, ale mówi, dla niej to już jest tak wielki sukces, i że nasz raport przyczynił się do tego, że ona mogła dostać tego dietetyka. Cieszy bardzo takie coś. Moim zdaniem każdy zawód wymaga powołania. Opieka nad osobą, nie wiem, niepełnosprawną, ale też praca w sklepie, praca w NIK-u, każdy zawód to jest misja i powołanie, i uważam, że każdy, kto wykonuje swoją pracę, powinien wykonywać ją jak najlepiej. Sens pracy w NIK-u moim zdaniem jest taki, że my kontrolujemy, ale ta kontrola to nie jest tylko wskazanie, że jest źle i pozostawienie jednostki samej sobie, ale też pokazanie rozwiązań, pokazanie drogi, jak można funkcjonować w sposób legalny, jak rzetelnie wykonywać swoją pracę. Zawsze mam z tyłu głowy, że to nie jest tylko praca, ale to jest też służba dla ojczyzny. Czyli moje kontrole mogą przełożyć się na przyszłość całych pokoleń.